Dzisiaj w programie z profesor Małgorzatą Rzędzian-Piotrowską porozmawiamy o tym, czy mleko służy zdrowiu człowieka. Pokażemy też, jak przygotować banany w cieście. Dzisiaj pochylimy się nad taką chyba najbardziej kluczową prawdą o mleku. Czy mleko służy zdrowiu człowieka? Jeśli służy, to dlaczego? To takie proste pytanie. Służy? Pierwsza odpowiedź na pierwszą część jest na pewno tak. Dlaczego? Dlatego, że jest bardzo bogate, ważne dla nas substancje odżywcze, ale myślę, że ważniejszą o wiele rzeczą jest to, że te substancje są bardzo dobrze przyswajalne. W dzisiejszym czasie, w dzisiejszym świecie, gdzie żyjemy w dobie odżywek i suplementów, nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że znaczna część tych elementów, odżywek i suplementów jest całkowicie nieprzyswajalna. A to jest bardzo ważne kryterium. Natomiast mleko jest związkiem, jest substancją nazywaną bardzo często o wysokiej biodostępności. Czyli tak naprawdę wszystko, co w tym mleku jest, spokojnie przyswajamy do swojego organizmu. Dlaczego jeszcze? Dlatego, że jest bogate przede wszystkim w olbrzymiej ilości białka. A białka o bardzo różnorodnej funkcji. Białka, które stanowią materiał budulcowy, białka, które są enzymami, białka, które będą stanowiły podstawę powstawania hormonów. Dalej zawierają tłuszcz. Tłuszcz, który jest ważny z tego punktu widzenia, że jest źródłem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach A, D, E i K. Zawierają witaminy, które są rozpuszczalne w wodzie. Zawierają prawdopodobnie, około są takie dane, które mówią, że prawdopodobnie nawet 260 substancji czynnych. To rzeczywiście robi wrażenie. Tak. To jest bardzo duża ilość substancji odżywczych, które są wchłanialne do naszego organizmu i organizm robi z nich swój własny użytek. Taka ładna taca, na której podaje po prostu wszystko. I ten kultowy wapń też, o którym... Wapń. Makro-mikroelementy, czyli wapń, czyli fosfor, czyli siarka, czyli azot, czyli naprawdę bogactwo wielkie. Przeczytałam gdzieś, że mleko krytykowane albo uwielbiane jest taką swoistą bombą odżywczą dla organizmu, że tam jest bardzo dużo potrzebnych rzeczy. Zapewne tak. Należy zwrócić uwagę, niezależnie od tego, czy się krytykuje, czy nie krytykuje, że wszystko musi być z rozwagą. Nie żywimy się tylko i wyłącznie samym mlekiem. I porcja dzienna, która jest przez dietetyków wskazana do spożycia, to są dwie szklanki. No właśnie, mamy tutaj jedną szklankę, tak. Czyli wystarczy, że dwie takie szklanki mleka dziennie wypijemy, to jest porcja, która zabezpiecza 30% białka, ponad 30% wapnia, około 20% witaminy D i 15% witaminy E. Stąd też warto dla dwóch szklanek niskokalorycznego produktu odżywczego, bo 100 gram to jest około 50 kilku kalorii, w zależności od tego, które mleko preferujemy, prawda? Aczkolwiek powinniśmy preferować to najtłustsze. To jest około 52-3 kilokalorii. Więc naprawdę bardzo niskokaloryczne i bogate. Wydaje się, że dwie szklanki mleka to jest przecież tylko taki jeden skraweczek diety. Pani ma takie fajne porównanie do tego, że to nie tylko mlekiem żyjemy. Tak, żeby zabezpieczyć sobie, powiedzmy, wapń i białko, to co jest najważniejsze w tym mleku, to sytuacja wygląda w ten sposób, że 100 gram sera żółtego ma prawie 10-krotnie więcej wapnia. Ale 100 gram sera żółtego to jest ponad 8 plasterków tego sera żółtego. W tych 100 gramach mamy 10 razy więcej kalorii niż w mleku. Jest już jakiś argument, że już jest mamy ser, więc tak. Mlekiem a serem jest... Ser biały, sery twarogowe, to jest to ilość kalorii może nie tak znacznie większa, natomiast 100 gram tego sera to jest cała kostka, taka kupowana kostka sera, więc nie dwie szklanki mleka, tylko cała kostka. To gdyby spotkała Pani kogoś, kto absolutnie nie zna diety, która jest w tej chwili promowana, zdrowa, wartościowa. I na takie pytanie, tego z początku wracam na finał. Pijemy mleko? Pijemy absolutnie mleko. To na zdrowie. Na zdrowie. Pora na kącik kulinarny. Dzisiaj przygotuję banany w cieście. Thank you.
oto dzisiejsze prawdy o mleku. Mleko jest nie tylko bogate w substancje odżywcze, ale dodatkowo są one bardzo dobrze przyswajalne. Mleko zawiera białka o bardzo różnorodnej funkcji, stanowiące materiał budulcowy, będące enzymami, czy też te, które będą stanowiły podstawę powstawania hormonów. Znaczna część suplementów jest całkowicie nieprzyswajalna. Dwie szklanki mleka zabezpieczają 30% dziennego zapotrzebowania na białko, ponad 30% na wapń i około 20% na witaminę D. 100 gramów mleka to tylko około 50 kalorii.